Shalom. Drugim słowem rozpoczynającym się od litery hebrajskiej waw, a właściwie drugim wyrażeniem, bo to nie jest jedno słowo, jest wyrażenie vayhi. Vayhi jest to wyrażenie, które ponad prawie 800 razy pojawia się w Piśmie Świętym, a które często rozpoczyna zdanie i możemy je przetłumaczyć jako i stało się. I stało się coś, i stało się, że ktoś coś zrobił. I stało się, vayhi. Właśnie pierwsze zdanie, które Pan Bóg wypowiada w Biblii, jest naznaczone tym właśnie staniem się. Rzekł Bóg, niech się stanie światłość, vayomer Elohim yehi or, i powiedziane jest, i stała się światłość, vayhi or. I stała się światłość. To vayhi właśnie oznacza stać się. Ale również później, kiedy Pan Bóg stwarzał podczas poszczególnych dni stwarzania w tym pięknym poemacie, tej pieśni o stworzeniu świata w 6 dni, po każdym dniu powiedziane jest, i tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy, później dzień drugi i tak dalej. I tekst hebrajski mówi vayhi erev, vayhi voker. I stał się wieczór i stał się poranek, dzień pierwszy czy dzień drugi i tak dalej. Vayhi, i stał się. Często również słowa prorockie, jak już kiedyś powiedzieliśmy, kiedy Pan Bóg kieruje do człowieka słowo, do proroka, powiedziane jest vayhi devar Adonai el jakiś do kogoś. Czyli i stało się słowo pańskie do jakiegoś człowieka, czy do Ezechiela, czy do Zachariasza, na przykład u proroka Zachariasza, chociażby w rozdziale 8, Pan zastępów skierował następujące słowo vayhi devar Adonai Tzevaot. I stało się słowo pańskie, słowo Pana zastępów właśnie i Pan Bóg powiedział. Również często na takie nasze powiedzenie, jak rozpoczynamy jakąś historię, mówiąc pewnego razu coś się wydarzyło, język hebrajski powie vayhi hayom, i stał się dzień, i stało się tego dnia, że coś się wydarzyło. Tak było na przykład w księdze Hioba, na początku księgi Hioba, kiedy są opisane różne nieszczęścia, które spotkały tego człowieka, powiedziane jest werset 6. Pewnego dnia, gdy synowie Boże przyszli stawić się przed Panem, szatan też przyszedł z nimi. Pewnego dnia, czyli vayhi hayom, i stało się pewnego dnia, że coś się wydarzyło. Vayhi. Vayhi, słowo, które oznacza pewne wydarzenie, to, że coś się dzieje. Vayhi, i stało się. Pan Bóg mówi i staje się. Vayomer Elohim, i rzekł Bóg, vayhi, i stało się. Shalom.